Haustur, część druga. Ostatnio pokazywałam Wam rośliny w salonie i w kuchni. Jest ich zdecydowanie najwięcej. No bo mam je tutaj na oku, tutaj cieszą moje oko, więc wszystkie moje ulubione rośliny staram się tutaj trzymać. A teraz pokażę Wam rośliny w sypialniach, w gabinecie i w łazience. Także zapraszam Was na kolejny film z serii Pipilotka o roślinach. Tak jak mówiłam, mam zdecydowanie więcej roślin w salonie. No, siłą rzeczy tutaj spędzam najwięcej czasu. Powiem Wam szczerze też, że rośliny, które trzymam w innych pokojach, są bardziej zaniedbane, bo rzadziej tam bywam i rzadziej widzę na przykład szkodniki, rzadziej je podlewam. No niestety tak jest, ale też jest kilka fajnych okazów, także chodźcie ze mną. Zacznijmy od łazienki. Niestety światło już jest słabe, jest dość późno, ale obiecałam Wam, że będę częściej nagrywać. Już i tak poprzedni tydzień cały był bez filmów, ale no niestety nie miałam kiedy nagrać, więc już nie patrzę na to, że już jest taka szarowa, tylko nagrywam. Tutaj mam sansevierię. Ona była w strasznym stanie, kiedy ją kupiłam. Ona była na takiej półce z śmierci w Leroy Merlin. I ja ją wzięłam, miała całkiem inne liście. Wszystkie te stare liście pozrzucała i wyrosła na taką piękną roślinę. To jest ta roślina, którą ja wzięłam. Tutaj wyszedł nowy pęd i jest, no jest prześliczny moim zdaniem. No i diabeł tkwi w tym, że ona ma tu ciasno. I one tak lubią, bo kiedy przesadzałam tam inną, tą moją sansevierię z salonu do większej doniczki, to jej było nie za dobrze i musiałam znowu wracać do mniejszej, także pamiętajcie, że one lubią ciasne doniczki i wcale nie jest prawdą, że one lubią nie być często podlewane. One wytrzymają, ale nie będą takie piękne, w przeciwieństwie do tego, jak będziemy je podlewać częściej. Mamy kącik grozy. Tu jest moja alokazja, która zaczyna zrzucać liście. Było 5, zostały 3. Ja przyznam szczerze, że ja jej przez cały czas nie nawoziłam. Dopiero teraz nalałam jej nawozu. Widzicie tu jeden liść, już go mogę urwać, ale zawsze pamiętajcie o tym, że jak Wam liść w alokazji opada, to dajcie mu umrzeć do końca, bo roślina wtedy z niego pobiera te wszystkie dobroci. Ona mi też po 5 liściu zakwitła. Ja od razu kwiatka gdzieś tam jest od noga urwałam. No i nie wiem, co będzie z nią dalej. Albo do wiosny da sobie radę, albo zrzuci liście i mam nadzieję puści potem nowe. Jedno jest pewne. Ona po tym zrzuceniu liści w zeszłym roku, kto nie wie, ten, to szybko opowiem, że zrzuciła mi wszystkie liście w zeszłym roku na zimę i na wiosnę wypuściła piękne, wielkie liście i no zdecydowanie większa jest. Więc takie są moje marzenia, że jeżeli by zrzuciła te wszystkie liście, to znowu by urosła większa. Trzymam ją w łazience, bo jej tu jest dobrze, ale no szkoda z jednej strony, bo no i tu nie jestem aż tak często, nie? I nie cieszy mojego oka, no ale i tak w salonie nie mam już miejsca. A tu kawowiec. I no on nie ma się za dobrze. Nie wiem, o co chodzi. Latem był piękny, a teraz no zrzuca te liście z dołu, nawet nie z dołu, bo popatrzcie, tutaj też nie jest za dobrze. Podlałam go ostatnio nawozem, razem właśnie z alokazją. Tak jakby trochę lepiej z nim było, ale pamiętam, że w zeszłym roku było dokładnie to samo, gdzie ten kawowiec był 2 razy mniejszy i też zrzucał te liście, a potem właśnie na wiosnę oszalał i zrobił się taki piękny, gęsty, więc liczę na to, że to po prostu, znaczy liczę na to, mam nadzieję, że to tylko pogoda, brak światła, chociaż stoi przy wschodnim oknie i na wiosnę pokaże, co potrafi. Sypialnia. W sypialni mam piękną choję z roślinnych maluszków. Wygląda ona tak. Wczoraj ją podlałam i widzę, że już jest trochę lepiej, bo też powiem szczerze, że nie podlewam jej zbyt często, a powinnam. Ona mi się bardzo podoba. Podoba mi się, jak tutaj sobie wisi. A tutaj mój but za bieganie. W mojej wiosce był bieg i no i się okazało, że byłam na którymś tam, na drugim miejscu jako mieszkanka naszej gminy, bo tych, no nie oszukujmy się, tych mieszkanek dużo nie biegło. No i dostałam takiego buta i moja córka jest bardzo dumna z tego powodu. No i wracając do kwiatów, no podoba mi się ta choja. Fajnie będzie wyglądać, jak będzie dłuższa, ale też ma tu drugi pęd. Nie pamiętam, czy już był ten pęd, kiedy ja ją dostałam, bo ją dostałam od roślinnych maluszków, ale właśnie muszę coś podziałać, żeby wypuściła jeszcze jakieś pędy albo ukorzenić, obciąć i ukorzenić.
albo zrobić tak jak z tym moim filodendronem, czyli włożyć do doniczki kawałek pędu rosnącego i przygwoździć i zobaczyć, czy coś tam się będzie działo. Tutaj cały czas puste miejsce czeka na filodendrona, nie skandens, tylko mikans. On jest już ukorzeniony, muszę go posadzić. Tutaj mam filodendrona Birkin. Też był niepodlany, wczoraj właśnie działałam z podlewaniem. No fajnie, już miał 2 razy w czternastki, więc wygląda całkiem dobrze. Ja mam wrażenie, że one, te rośliny też lepiej wyglądają. To jakieś autko mojego syna. Wyglądają lepiej na filmach. Albo po prostu ja tak na nie surowo patrzę. Ten liść mi się mega podoba. Piękny jest. No tutaj prawie całego białego wypuścił. Podobno nie jest to zbyt dobrze. Zobaczymy, jak ten wyjdzie i jak będzie wyglądał. No ale generalnie jestem zadowolona. Po tym, jak mi umierał 2 razy, to wiecie, wszystko mnie zadowala. Tutaj pędy od mojego kuzyna filodendronów też. Ciągle się zastanawiam, czy to jest ta sama odmiana, czy ten nie jest jakiś inny, ale kształt mają ten sam. To chyba jest ta sama, bo miałam takie wątpliwości, bo on mi dał pędy, a ja je pocięłam i rozmnożyłam. No i sobie tak powoli, powoli rośnie. Tutaj mój Ficus lyrata. Bardzo kocham tę roślinę, ale wkurza mnie, że on tak dziwnie rośnie, że ciągle mu coś tutaj się dzieje. Nie wiem, czy ja go za rzadko podlewam, czy nie, to nieregularne podlewanie. No bo wiecie, Ficus, ten zwykły sprężysty, on sobie radzi. On nie musi być tak często podlewany i jest też w kuchni, więc jest częściej podlewany, w sensie w kuchni, w przejściu między salonem a kuchnią. No a tutaj no niestety woda rzadko dochodzi. I czy to właśnie jest ten powód, że on tutaj mi te liście takie puszcza? On już miał tyle razy szkodniki, że i tak jestem zadowolona. Cieszę się, że tu mu popadały te liście, bo ja bym chciała, żeby on taki duży urósł, ale właśnie na nodze i z rozgałęzieniami wyżej. I zastanawiam się, czy go nie ciachnąć teraz. Może by się rozkrzewił i bym miała kolejnego fikusa. No zobaczymy. Ja uwielbiam te liście, one są piękne. No ale no trochę mnie to martwi, że on mi tak te liście, jemu schną. Ja przypuszczam, że powodem może być to, że ja go nieregularnie podlewam. A propos filodendrona, nie, Ficusa Tineke, o którym mówiłam ostatnio, że mi tam plamy się robią na liściach, to doszłyśmy, raczej wy doszliście, moi obserwatorzy, że może to być spowodowane tym, że za mało światła ma, no i wtedy wariegacje, ja całkiem o tym zapomniałam, wariegacje dostają plam. No i postawiłam go przy oknie w południowym, południowo-zachodnim i zobaczymy, czy dalej będzie mi czernią, brązowią. I teraz idziemy jeszcze tutaj do mojego kwietnika. Tu mam tego, jak on się... A tu coś się chyba połamał albo coś. Albo wypadł z doniczki, bo widzę, że jest zwiędnięty. Scindapsus, to od cioci Scindapsus. Wzięłam sobie szczepkę, podlałam go wczoraj, bo wyglądał marnie, ale coś... Ojejku, przepraszam, bo nie patrzę się w kamerę i przesunęłam. Coś się z nim dzieje, ale no ja też go bardzo rzadko podlewam. Więc czas zadbać o moje roślinki. Tam nie mam póki co nic, tam wiszą moje medale za bieganie. Tam był patyczek, ale on umarł. Muszę coś właśnie wymyśleć, co by tu mogło być, bo wiecie, tutaj jest bardzo mało światła. No... I tyle. Sypialnia mojej córki, musicie mi wybaczyć, ale moje dziecko to jest zbieracz i mam młodszego brata, który wiecznie robi bałagan i tu po prostu wygląda strasznie, a ja nie mam ochoty ciągle im sprzątać, staram się, żeby to jednak oni przejęli inicjatywę, a tu wam pokażę, to jestem mała ja, słodka byłam, a tu rysunek mojej córki, oglądała kiedyś jakąś bajkę, mangę jakąś i po bajce usiadła i narysowała taki piękny rysunek. Uważam, że bardzo ładnie rysuje. Zapomniałam, że tutaj nowy pęd wyszedł. Wzięłam sobie kiedyś szczepkę tej sansevierii od mojej teściowej. Ona miała takie małe, kilka ich było w doniczce, też już rozsadziła i też jej się rozrastają. No i taki mi tu wariat rośnie. Ja muszę w końcu chyba... Chociaż nie wiem, bo jak rośnie nowy pęd i mu dobrze jest, to po co mam przesadzać? Ale może troszeczkę, do troszeczkę większej doniczki. No fajnie sobie tu rośnie ta sansevieria, będzie fajna taka duża. I ten nowy pęd mnie cieszy, mimo że popatrzcie jak tutaj ma. Nie ma tutaj praktycznie w ogóle światła, jest zastawiona totalnie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mam, no dzisiaj nam śnieg napadał. Tutaj mam neonka, Epipremnum neon.
Super cieszę się z tej rośliny. Oj, telefon by mi spadł. Już tyle razy ją obcinałam. No widzicie, już jest bardzo ciemno, a ja światła nie włączyłam, taka jestem mądra. Tyle razy już obcinałam. Czekajcie, niewiele dało, ale dobra. No żeby właśnie komuś sprezentować, popatrzcie, tu jeden pęd, tu drugi pęd odrasta. Tu chyba nie obcinałam. Teraz ostatnio też czytelniczce, obserwatorce obcięłam. No jest super, chyba potrzebuję podlania, bo już widzę po liściach, ale jest piękne, tak czekałam długo, żeby on właśnie tak wyglądał. Fajnie wygląda z okna z drugiej strony, jak wracam z pracy, to mnie cieszy. Tutaj kolejny maluszek prezentowy z roślinnych maluszków, szaflerka. Przepiękna jest, trochę się krzywi, muszę coś z nią zrobić, ale wygląda pięknie. Tu mam, no szybko, przypomnijcie mi. Jejku, na A. No i nie przypomnę sobie, ale wiecie, co to jest. No teraz sobie szybko nie przypomnę. Piękne liście. Miejsca ma dość. Zobaczymy. Też mi się wydaje, że one lubią, jak jest mniej miejsca i wtedy wypuszczają pędy z ziemi. Bardzo mi się ten kolor podoba. I mam nadzieję, że tutaj za niedługo jakieś nowe pędy wyjdą. Tu mam zielistkę. To dostałam od córki na dzień mamy z przedszkola. Ona ma sucho, trzeba ją podać, ale marnie wygląda. Tu palma. Ona była dużo większa. Ja sobie nie radzę z palmami. Palmy to jest moja porażka, ale ta zaczęła wypuszczać. Jak dałam ją właśnie do pokoju córki, zaczęła i regularnie zaczęłam podlewać, ale ostatnio też już znowu się zepsułam pod tym względem, w tej kwestii. No ale coś tam puszcza, zobaczymy. No i pieniążek, to jest dziecko mojego słynnego pieniążka, tu jakiś liść spadł. No i on całkiem się dobrze ma, liście wyglądają zdrowo. Tu ma kolejny... Ojojoj, lecą rzeczy. Kolejne dziecko. No i tak sobie tu rośnie, nie? Fajny jest. Ja jestem z niego zadowolona. On niedługo zrzuci te liście. I znowu tutaj no, czekam na jakieś maluszki. Tu jest jakiś maluszek. O, widzę. Popatrzcie, tu jest maluszek. Tylko spadły na niego liście. Więc będzie się działo. No, więc fajnie, że chociaż tego pieniążka mam takiego pełnego, pustego, co nie wiem, czy pamiętacie, ale tamten trochę marnie wygląda, ale już odżywa. Już pozbyłam się tych tarczników i już widzę, że odżywa. Ostatnie już miejsce to pokój, gabinet mojego męża. No tutaj coś tam zaczyna wypuszczać, nie będę teraz tam wchodzić, ale te pędy, które ja tam powciskałam do tej ziemi, zaczynają puszczać. Tu coś się stało, poopadały liście. Też muszę chyba go obciąć i też ukorzenić i coś zrobić. Obcięłam. Gdzie ja obcięłam? Tego obcięłam. A nie, bo jakiś chyba mi wypadł. Nawet nie obcinałam, tylko jakiś mi wypadł z ziemi. I obcięłam, oj spadł. Obcięłam całego i zrobiłam eksperyment, włożyłam do ziemi tak o po prostu. Podlałam i podlewam regularnie i zobaczymy, czy się fajnie ukorzeni. Może to będzie alternatywa dla ukorzeniania w ziemi, bo ja nie lubię tych ukorzenionych wkładać potem, bo jest ciężko. Tu mam alokazję velvet, nie? Black velvet, jakoś tak. Nie wiem kiedy, wiosną? Jesienią? Nie pamiętam, zaczęła bardzo dużo kwiatów wypuszczać. No i tak trochę mi zmarniała, trochę ja ją olałam, ale widzę, że tu coś wypuszcza. Mam nadzieję, że to nie jest kwiat. Tu mam moją flagową z roślichę. O, odrzuciłam, bo ja ją odwracam co kilka dni. I no i popatrzcie, ja już ją kilka razy obcinałam, bo ja nie chcę, żeby ona się pieła czy wisiała. Ja bardzo dużo tutaj mam sadzonek. Ja ją dużo zagęszczałam, często. Ja nam się podoba w takiej formie. No, moim zdaniem jest przepiękna, wzięta ze szczepki, ze szkoły, w której kiedyś prowadziłam zajęcia. No, moim zdaniem jest przepiękna. I co my tu mamy? A to jest też z roślicha, kupiona w Obi. Albo w Leroy Merlin, nigdy nie pamiętam, w którym byłam akurat. I ona już prawie umarła, była raz przesuszona, raz przelana, bo pamiętajcie, pomimo tego, że one mają bardzo cienkie listki, one nie lubią być często podlewane. Nie, żeby je zasuszać, też z drugiej strony, ale jak je będziecie często podlewać, to wam będą żółknąć listki. Więc ja ją ukorzeniłam na nowo i włożyłam i ona sobie tak powoli, ale rośnie. I teraz jeszcze Monstera Monkey Mask, tam jakiś widzę żółty listek. Ona też już prawie mi umarła. Ja ją kupiłam na początku tutaj mieszkania. Czekajcie, muszę wejść na krzesło, więc tak będzie trochę... O! Zaczęli się. I tak. Ona tu stoi u mojego męża w zachodnim, w sumie w północnym
Oknie, nawet nie oknie. No dlatego tak rośnie, jak rośnie. Podlewam ją czasem, co tam jest w tej doniczce. W ogóle powinna mieć wyżej doniczkę, ja wiem. Powinno więcej światła do doniczki dochodzić. Ale jak na to, jak ona tutaj ma, to ona całkiem nieźle sobie radzi. Na pewno ją zagęszczę. Ale fajne ma dziury, nie? Bardzo mi się podoba. Poza tym, że no rzadko tutaj przychodzę i rzadko jakby o nią dbam i nawet doniczka jest brudna, to całkiem nieźle sobie radzi, a jeden liścik się upodobnił do wazonu. Ten wazon jest chyba z pepką. No, a półka jest z... To nie jest reklama, ale pytacie mnie czasem o półki, więc powiem od razu ze strony Edinos. A auta kolekcja mojego męża. No. I to by było na tyle. Już całkiem się... No nie ciemno i nie jest całkiem, ale już światło trzeba włączać. Zrobiło się, nie wiem, szarówa się zrobiła. Mam nadzieję, że ten film również Wam się podobał. Jest tych roślin dużo mniej niż w tamtym hausturze, no, ale ja i tak już powoli sobie nie radzę z nimi i widzicie, niektóre cierpią na moją nieuwagę, na mój brak mojej uwagi. Ale i tak, jak teraz właśnie, jak robię te haustury też dla siebie, bo widzę, jakie piękne są te moje rośliny. W końcu poświęcam im trochę czasu, nie tylko podlewam i nie sprawdzam, czy są szkodniki, tylko sobie patrzę, jak one urosły i jakie one są piękne. Także jestem całkiem zadowolona z tego, co mam. Właściwie nie mam żadnych roślinnych marzeń już. Marzę tylko o jednej roślinie. Oczywiście nie pamiętam jej nazwy. No nie pamiętam. Jak sobie przypomnę, to Wam powiem. Z takich jeszcze rad, które dostałam po ostatnim hausturze, to ktoś mi napisał, że różowe liście u filodendrona Pink Princess nie zależą od warunków zewnętrznych, tylko od genetyki, więc jeżeli chcemy, żeby zaczęła wypuszczać więcej różowych liści, to trzeba ją po prostu ciachać. Więc ja już ciachnęłam tą małą, też dlatego, że ona jest taka, to był taki samotny pęd, a mam zamiar też ciachnąć tą większą, tylko poczekam, aż wypuści teraz następnego liścia, żeby zobaczyć, jak ten liść będzie wyglądał, bo może się okazać, że wypuści różowego. I wtedy nie będzie takiej potrzeby. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do grupy Amatorzy Ogródka i Domowej Dżungli Pipilotki. Będziemy już niedługo zaczynać coś ogródkowego. Ja już moje papryczki, nasionka papryczek pobrałam z papryk. Raczej z jednych papryk to mam pobrane sprzed 2 lat, takich długich papryk ze sklepu jakiegoś tam delikatesy centrum. I już widzę, że mi zaczęły kiełkować, bo ja je w papierze... W papierze, nie ręcznikowym, w ręczniku papierowym ukorzeniam takim wilgotnym, wkładam do woreczka strunowego, a drugą pobrałam z takich, drugie nasiona pobrałam z takiej zwykłej papryki, teraz świeżej, bo chciałam też mieć takie zwykłe papryki, one są bardziej mięsiste i też już widzę, że się ukorzeniają, więc muszę już przygotować tacki, ziemię i je będę na dniach wsadzać, bo to jest najwyższy czas, żeby papryki siać. One mają długi okres wegetacji, i dzięki temu potem w szklarni na lato już mam papryki do samej jesieni, a praktycznie do samego grudnia. Więc tematy ogródkowe też się pojawią. Już niedługo będę, myślę, miała no, za 2 miesiące trochę więcej czasu, bo mój zabieracz czasu kochany pójdzie do placówki, więc ten czas na nagrywanie będzie trochę, będzie go więcej. No też nie oszukujmy się, nie planuję, że on tam będzie chodził tak bardzo regularnie na początku, bo wiecie, jak to jest z chorobami, ale jeden dzień w tygodniu albo kilka dni na 2 tygodnie wystarczą, żeby nagrać dla Was materiału i żebyście mieli moje filmy regularnie. Zapraszam Was na kolejny film, który mam nadzieję pojawi się niedługo. Zapraszam Was na mój Instagram pipilotka.pl i jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to bardzo mi będzie miło, jeśli to zrobicie. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!